dzisiaj wraz z moimi przyjaciółmi, Szakim JJ-ką, wzięliśmy udział w konkursie. Każdy z nas musiał wymyśleć najbardziej bezużyteczny przedmiot w grze Minecraft, a później go zaprezentować. O! Tutaj też mamy jakiś bezużyteczny przedmiot. Kiedy zostawicie łapeczkę w górę, zobaczymy, na czym on polega. Raz, dwa, trzy, klikamy! No, to nieźle. Mam nadzieję, że nikt z nas nie wpadł na tak idiotyczne przedmioty. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale, no to koniecznie zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnego odcinka z gry Minecraft. Zapraszam wszystkich na pixyshop.pl po przekozackie świąteczne koszulki z krawatami ze wszystkimi postaciami z serii Animals. Link znajdziecie w opisie. Dobra, moi kochani. Ej, owca, odsuń się, tak? Bo z tobą nie rozmawiam. Czy każdy z was odrobił zadanie domowe? Chyba tak. Czy każdy z was wymyślił najdziwniejszy, najgłupszy, najbardziej bezużyteczny przedmiot w Minecrafcie? Tak. Kto chce się pierwszy nim pochwalić? Ja zostanę na koniec, dobra? No dobra, Szaku, co powiedziałeś? Nie słyszałem. Można zgłosić nieprzygotowanie. Ty już wszystkie kropki wykorzystałeś dzień przed rozpoczęciem się szkoły, stary, dobra, także chodź. Mam, mam. No. Ale to jest. Szaku, dlatego zaczniesz pierwszy. Co wymyśliłeś? O nie, no dobra, to zapraszam was, chodźcie za mną. On w ogóle powiedział, że nas nie zaskoczy, nie? Dobra, chodźmy. A się zdziwisz, przygotowałem się dzisiaj. Tutaj mam moją kopalnię taką. Kopalnia Szaka? Kopalnia Szaka? Co? Ej, czekaj, to jest tyle diamentów? No właśnie, on już ma diamenty na tym piętrze? Halo. Flex, no się szanu, no zbierałem. A widzisz, co pan Marchewka, to pan Marchewka, kurczę. Ale czekajcie, to nie wszystko. Pan Marchewka taki niby skromny, ale jednak... Kopalnia Szaka, dobra. Teraz niech każdy z was sobie weźmie po takim hełmie i kilofie. Dobra, mamy, okej. Okay. To zwykły hełm i zwykły kilof, co ty nam wciskasz? Mam go nałożyć na głowę? Nie, 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 spokojnie. Dobra, wchodzisz dobra. Wchodzisz w crafting i kładziesz jedno obok drugiego. Jedno obok drugiego? Jedno obok drugiego? Tak, mam! Hełm pickaxe helmet. Co? To jest kilof? No. Zobacz, co mam! Gdzie on jest? O nie! Czy on jest na naszej głowie? Co? Tak! Szaku, dobra, ja wiedziałem, że ty jesteś niepoważny, ale żałasz taki, co nam to ma niby dać? Ale uwaga, chodźcie, chodźcie, zapraszam. Chodź, Szaku, chodź, ja nie wiem, co on wymyślił, no. Patrzcie, no. Podchodzicie? To nie, jest tylko nie mów, że głową uwaga. Można kopać. Pokaż. Skopujesz, zobacz! Jakim cudem? No dawaj! Yeah! Pa, ja też chcę, zobacz, zobacz. Dawaj, no, musisz mocniej. Nie no, mój kilof się... Dobra, nie no, mój kilof jest jakiś popsuty. Jest, udało się! Zobacz! Kopię przejście! Kopię przejście! Po dwa klocki bije! Szaku, ja ci daję za to jedynkę, bo to jest jednak użyteczne, a to miało być się bezużyteczne. Znaczy, JJ-ka, chciałoby ci się głową tak machać cały czas? No, właśnie, weź JJ, no daj chociaż dwoje, no. Dobra. Dobra, dwa plus. Teraz ja chciałem się pochwalić czymś. Ha, dobra. Szaku, no. Mi się wydaje, że mogę cię przebić. Chodź, chodź. Dom, zobacz, dom Farela i JJ-ki. Uuu, jaka chata. Ale że my w bliźniaku mieszkamy? Oj. Szaku, ale nie rozwalaj tej chaty, no. Zapraszam. Słuchajcie, dobra. Teraz ja wam coś dam. Uwaga, bo to jest bardzo skomplikowany schemat. O. Ale ładnie przygotował. Każdy bierze sobie po dwa gładkie bloki, po sproszkowany redstone, po ciastku oraz po jednym TNT. Dobra, wchodzimy teraz w crafting i tak. Te TNT mi się troszeczkę nie podoba. Teraz tak, dajemy gładkie bloki na lewy środek i prawy środek. Na środek dajemy TNT, tak. Na dole sproszkowany redstone i na górę ciacho. O, mam co? O, co tu jest? Zobacz, to jest rakietnica ciastkowa. O, wow. Uwaga, nie naciskajcie niczego. To ma Creeper. Taki dobra. Odrzut, że jest koniec. Creepera ładujemy, dawaj. Oj, 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 oj. Zobacz! Wow. Nie, 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 zginę! Zginąłem! Pół serduszka, pół serduszka! Nie! Dobra, to jest tak, to jest beta test, to jest beta test, pamiętajcie. To trzeba przetestować. Działa. Działa, tak, ale zabija też nas. Nie, no co ty żeś zwariował? Szaku. Nie, nie umiem tego używać. Zniszczyłeś mojego cookie guna. Ups. Żartujesz. No tak, nie, bo żeś strzelał jak jakiś niepoczytalny we wszystko, co się rusza. Chodźcie, pokażę wam w końcu, jakie ma zastosowanie ten cookie blaster, bo wy w ogóle... Ach. Ach. Jem ciastko. Brak i mi słów, chodźcie, 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 chodźcie. Pokaż. Na przykład ty możesz, o, strzelać do drzew, do rybek. Na przykład zrobić coś takiego, patrz, patrz. Dobra. To było najlepsze, co zrobiłeś z tą dobra, bronią. Stworzę wam jeszcze jednego, poczekajcie.
Dobra, moi przyjaciele, przygotowałem wam kilka jeszcze cookie blasterów, chodźcie. Macie. Kilka? O, o. To niezłe kilka. Kilka. Skąd ty to masz? Ty masz fabrykę ciastków, czy co? Tak, zobacz, JJ-ka, skok wiary. Tararara. Ja myślałam, że na dach... Myślałam, że na dach wskoczysz. Aha, no to fajnie się bawić. Ja bym proponował się postrzelać tym, co wy na to? Dobra, moi drodzy, jesteście gotowi na zadymę? Tak, tak. Pamiętajcie, każdy przeciwko sobie, nie? Poznajcie moc ciastków. Dobra, 3, 2, 1, go. JJ-ka, czemu we mnie? Czemu ja od razu? O, ty chowie! Nie, no Szaku wygrał! Tak! Zwycięstwo! Nie, no ja się tak nie bawię. Szaku był najlepszy. Cookie Monsterem, let's go. To co, JJ-ka, teraz ty, nie? Nie, czekajcie, ja coś jeszcze mam. A jeszcze Szaku? Chce się tutaj popisać, że niby na coś fajnego wpadł, bez użytecznego? Chciałeś zrobić przygotowanie na początku. Ty jesteś taki, że z tych właśnie osób, które mówią, że nie pomogą na sprawdzianie, bo same nie umieją, a później dostałem piątki. Tak, jestem człowiek. Czyli z frajerni, tak? No, okej. Okay. Ale dobra, jak dobrze wiecie, w moim serduszku leży głęboko ogrodnictwo. Ja jestem generalnie farmerem. No tak wiem. Przygotowałem coś dla nas. Czy farmerem? Magiczna fasolka Szaka. Samo. Wow, skąd masz elitry? Wow, my to mamy wziąć? To już moja dostawa. Nie, nic nie bierzcie, spokojnie. A, dobra, bo weźcie sobie po staku mąki. Wziąłem stak mąki. Mączka. Ukradłem tak, elitrę. No. I uwaga, kładę magiczne nasionko. No, a jak je żeś wyhodował? Jak to się robi takie magiczne nasionko? A to jest tutaj tajemnica szefa kuchni, nie mogę powiedzieć. No dobra, dobra. No i co? Dobra, i teraz spamimy mączką kostną, prawym przyciskiem myszy. Wow! Co? A to jest! Zobacz, jaka wysoka! To jest! Dawajcie, magiczna fasola Szaka! Spamujemy jak najwyżej! Spamujemy najwyżej! Dawajcie jedną i to samo, może nie co? Mogę. Nie, to wszystko naraz rośnie! Co? Patrz, jak to się rozrasta! Ja pierdzielę, Szaku! Ale z tego pieniędzy będzie! Już nie skończona roślinka! Ja nie mam pytań! Weź się cofnij, zobaka jest duża! Szaku, czy tą elytrą my przypadkiem mamy wlecieć na górę? Daj rakietkę! Dokładnie parę! Plus jeden. Wow. Rakietki masz? Ma. Wieża Eiffla. No, jestem! Latam! Jak? Ja nie wiem jak! Dwa razy spacja i rakietka! Nie można na to wejść. Nie można, no. Dwa razy spacja i i prawe przyciski myszy daje sobie rozpędu. Dobre jest, lecę! JJ-ka! Spokojnie! Nie spamuj tak rakietkami, delikatnie! Już mi się skończyły lecę na dół! Nie, ja nie wiedziałam, że nie mam nimi spamić. No nie. Ała! Zabiłem się! Na wysokie loty. Zarąbisto ta fasola, daję piątkę z plusem. Teraz ja, co? Nie, moja kochana, ty jesteś ostatnia, bo ty masz na pewno najbardziej użyteczny przedmiot, a my nie potrzebujemy takich przedmiotów. My tu testujemy najgorsze pomysły, które zrealizować można w Minecrafcie. Chodźcie. Dokładnie. Mam jeszcze jeden fajny pomysł. W skrzynce macie rybki. Proszę się podzielić, proszę bardzo. Dobra. Proszę bardzo. Dobra. Okej. Okay. Dziękuję. I jak widzicie na tablicy jest napisane, rybny helmet Farela. O Jezu, już się boję. Wiecie jak się tworzy hełm, nie? Wiecie. Tak. No. A to sobie stwórzcie. I załóżcie go na głowę. Nie ma opcji, ja to założę. JJ-ka wyglądał strasznie durdowato. Jak ja wyglądam. No i dobra, a teraz wam coś pokażę. Uderz mnie, no uderz mnie któryś. Co jest? Zobacz ile ryb. Widzieliście to? Co tu się stało? Idę ją pacnąć. Wow. Ja nie wiem. Wow. Co tu się odwala w ogóle? Odejdź, bo my tak rozwalimy ten świat! Ile śniętych ryb! Bestia! Ja uciekam! No ja mam półtora serduszka! Znałem! Szaku został zabity magią! Chcesz? Ja zaraz, no, dawaj, walczymy! O nie, ja też! Król ryb jest tylko jeden! Do widzenia! Ale... O nie, Cookie Blaster! Nie działa! To był najdurniejszy przedmiot dzisiejszy. No. Fajny przedmiot. No to teraz co? Teraz przyszedł na naszą kurową, JJ-kę. No chodźcie, zapraszam jako gospodyni. Gdzie nas zapraszasz? Do tej rudery rozwalonej? Co to jest? Sami mi ją rozwaliliście, chamsko. Niechcący. Dobra, w skrzyneczce macie tak...
gładki blok kwarcu i lód. I weźcie sobie po 3 bloczki bloku gładkiego i po 1 lodzie. A co z jedzonkiem? Ja rybki muszę uwolnić. No sobie wybierzcie co tam marchewki chcecie. Okej, okay. No i co, JJ-ka, mamy zrobić sobie z gładkim kwarcem i z lodem. I z każdego boku dajcie po 3 gładkiego bloku kwarcowego. Brakuje mi jednego kwarcu, biorę. Dopożyczam. Mam. I na dole daj lód, na pośrodku. Mam! Co? Okay. JJ-ka, czy ty zrobiłaś lodówkę? Nie, no jak to zrobiliście? To miał być najmniej użyteczny przedmiot, najdziwniejszy, zaraz najgłupszy! Zaraz zobaczysz! No zobacz, jako co ja mam w ręku. I no co ja mam zrobić? Uderzyć nią kogoś, czy jak? Chodź. Uwaga, stawiam! No, postaw i teraz! Nice, lodówka! Teraz włóż do tej lodóweczki. A co, ona się otwiera? Tak! Ale pusto jak na pustyni, włóż coś do jedzenia, bo... Ja słucham, ona... Patrz, ucho nastawiłem, Szaku. Ona mówi, widzisz? Słyszysz? Słyszysz? Mówi. No, mówi coś. Włóż dobra. Jedzenie, mówi, włóż jedzenie. Mrozi. Dobra, to wrzucam rybkę. No, ona mrozi. Ona mrozi coś. No, już chyba zamroziła, już chyba zamroziła. Można otwierać? A co, tak. Co to da? Okej. Okay. Nie. Otwórz. Ha! Mam coś! I co? Pokaż. Resztki, fu! Wow. No, zjedz to teraz, zjedz! Zjedz! Ja nie będę jadł resztek, to czekaj, to ja ci przygotuję też! Dobra, kiedy będzie gotowe? Szako, bądź cierpliwszy trochę, co? Głodny jestem, no co mam ci powiedzieć? No co? Zjedz! Mam. Mamy lodówkę, która robi resztki. Ja rozumiem, że to była jakaś niszczarka, zmywarka czy coś, ale no dobra. Jemy, tak? Jemy, co? Zdrówko! Zdrówko! Ale nie da się jeść, bo mamy full życia. Ja mam full życia. Co jest? Kto mnie troluje? JJ-ka, ona... Ona... Nie, Szaku! Co? A! Dobra, dupa mi się pali, jakie ostre! Zginąłem! No nie. Czyli JJ-ka nas trollowała. No co, ładnie. Podoba wam się mój przedmiot? Jedynka, tak. Pała. Zapiek drugi raz. I to było na tyle dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, strzelajcie opeczki w górę, subskrybujcie kanał, wbijajcie na pixyshop.pl poprzez kozackie koszulki. Tutaj macie kolejne filmy, które musicie koniecznie obejrzeć. Odwiedźcie też kanał Szaka oraz JJ-ki. A ja już się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!